W wieczornym programie Radia Katowice mamy dzisiaj gościa. Jest nim psycholog Magdalena Wieczorek z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach. I aż się boję powiedzieć, co będzie tematem naszej rozmowy, bo trudno jest rozmawiać o czymś, czego nie ma. Puste krzesło, cztery perspektywy nieobecności uczniów na zdalnych lekcjach. To jest temat, który przyniosło nam życie, bowiem okazało się, że w ostatnich tygodniach i miesiącach z systemu edukacyjnego zniknęły dzieci. Po prostu nie pojawiły się na zdalnych lekcjach z różnych bardzo przyczyn. Często my, dorośli, nie wiemy nawet, dlaczego tak się stało. Czy to jest, pani Magdo, duży problem? W zeszłym tygodniu media doniosły, media warszawskie, że w samej Warszawie 650 uczniów nie loguje się na zdalne lekcje. Tak naprawdę na skalę miasta jest to bardzo duża liczba dzieciaków, które się nie logują. Jaka jest skala w Polsce? Nie ma takich doniesień, nie ma takich liczb. No bo jeszcze po prostu nie zostało to podsumowane. Myślę, że jak skończy się rok szkolny, to w każdym województwie takie raporty powstaną. Natomiast podano też cztery powody, dlaczego tych dzieci nie ma na zdalnych lekcjach. Trzy powody mnie nie zaskoczyły, natomiast jeden powód mnie zaskoczył i to bardzo. Wyobraźcie sobie Państwo, że pierwszym powodem jest to, co w zwykłych, normalnych wagarach w świecie realnym, a mianowicie problemy osobiste, socjalne, takie, które po prostu nie pozwalają dzieciom normalnie uczestniczyć w lekcjach w świecie realnym, to i teraz w zdalnym nauczaniu, czyli po prostu to, co dziecko przeżywa, nie chce mu się, w związku z tym nie wstaje rano na przykład do szkoły, nie odpala komputera, nie loguje się na zdalne lekcje. Druga grupa dzieci to te dzieci, które normalnie wagarowały w szkole, kiedy jeszcze pandemii nie było, to teraz też uznają, że również nie muszą w tych lekcjach zdalnych uczestniczyć, wobec tego mają takie domowe wagary. E-wagary można by powiedzieć, tak? Można by powiedzieć e-wagary, natomiast ja się długo zastanawiałam, czy to są e-wagary. Myślę, że nie, ale to za chwilkę powiem dlaczego, bo to też takie głębokie dosyć przemyślenie. Natomiast pani redaktor, proszę sobie wyobrazić, że nie logują się na zajęcia i w nich nie uczestniczą uczniowie piątkowi. A to aż nie do wiary. To jest nie do wiary. I bardzo długo się zastanawiałam dlaczego, ale ponieważ ja nie jestem na froncie, nie uczę, nie jestem teraz w szkole, jestem nauczycielem konsultantem, no to rozmawiam z pedagogami, z nauczycielami i ich zapytałam, co może być powodem, dlaczego nie uczestniczą w tych lekcjach. Zaraz wrócimy do tych dzieci, natomiast czwarta grupa dzieci, które również nie uczestniczą, to są dzieci cudzoziemskie, dlatego że one nie nadążają po prostu z programem nauczania. I teraz wróćmy do tego, dlaczego nie wagary, żeby to taka nie była chaotyczna wypowiedź. Myślę sobie tak, że to nie są e-wagary, bo założenie szkoły było zupełnie inne, ale nietrafione, bo się nie sprawdziło. Skoro szkoły przeszły na nauczanie zdalne i skoro mamy pandemię i siedzimy wszyscy w domu, no to szkoły i nauczyciele założyli, że dziecko też jest w domu i ma mieć stuprocentową obecność, prawda? I będą uczestniczyć dzieciaki w tych lekcjach. Natomiast nikt z nauczycieli nie przewidział, że z różnych powodów tych dzieci nie będzie. Czyli będą właśnie te dzieci znikające i będą puste krzesła. I dlatego zaczęłam się zastanawiać, rozmawiać z nauczycielami, pedagogami, psychologami szkolnymi, co się takiego dzieje i co jest powodem, że tych dzieci właśnie nie ma. Te powody, o których powiedziałam, dwa, są takie standardowe, natomiast zaskakujący są uczniowie piątkowi. Mamy jakieś wytłumaczenie? Wytłumaczenia są różne. Właśnie też przed chwilą rozmawiałam z panią dyrektor z jednej ze szkół śląskich, która mi powiedziała taką swoją teorię, dlaczego te dzieci się nie logują na zajęcia. Po pierwsze dlatego, że nudzą się, że ma takiego ucznia bardzo zdolnego, z jednego z przedmiotów i on się nie loguje dlatego, że za aktywność może dostać tylko piątkę. A on jak pracuje i rozwiązuje zadania, to dostaje szóstki i on będzie czekał, aż pani mu przyśle zadania na szóstki, dlatego się nie loguje. Kolejni uczniowie nie logują się dlatego, że na przykład ci piątkowi boją się ośmieszenia ze strony klasy.
No bo znowu się za mądrze wypowiadają, za dużo wiedzą, bo znowu chcą być prymusami, bo znowu pchają się na front, a ci słabsi nie mają głosu, bo oczywiście nauczyciel no, wybiera, ale skoro są aktywniejsi ci piątkowi, no to ich wybiera częściej. Nie logują się ci piątkowi też z innych powodów, a mianowicie rodzice sobie poradzili tak, że no skoro mamy taką pracę domową i ten czas zdalny, no to na przykład wykupili u nauczycieli czy w firmach takich, które świadczą takie usługi, po prostu korepetycje z danych przedmiotów, żeby dziecko nie miało zaległości, bo na przykład uznają, że w szkole lekcje są nudne. Takie opinie też usłyszałam. No i jeszcze chyba jedna rzecz, ci piątkowi uczniowie boją się po prostu hejtu. Jak stają twarzą w twarz w relacjach rówieśniczych, to potrafią się bronić. Natomiast komputer i internet jest jakby bez dna, jest morzem bez dna, oceanem bez dna i tamten hejt jak się pojawi, to on już nie zniknie. I tego chyba też się obawiają. To są takie powody, o których rozmawiałam z nauczycielami i osobami, które współpracują ze szkołami, z nauczycielami. No jest to niepokojące, prawda? Zdecydowanie niepokojące. Ja się jeszcze zastanawiam nad taką grupą dzieci, która jednak można by powiedzieć, że jest troszkę wykluczona cyfrowo. Może nie jest to takie absolutne wykluczenie cyfrowe, ale na przykład tydzień temu rozmawiałyśmy także o tym, że jeśli jest rodzina, w której jest jeden komputer, wystarczy, że jedno z rodziców musi pracować, a jest czwórka, piątka, nierzadko szóstka dzieci, każde chodzi do szkoły, no to po prostu nie ma nawet fizycznej możliwości skorzystania z komputera. To jest też powód, że dzieci na przykład wybierają sobie te lekcje, które dla nich są ważne. Te, które lubią, albo te, z których są egzaminy zewnętrzne. Po ósmej klasie i maturalne, w tym momencie, kiedy na przykład jest ten jeden laptop i muszą rodzice pracować i jeszcze rodzeństwo. To też wiem, że po prostu jest taki podział, że w ten sposób pracują, albo w ogóle się nie logują na lekcje, a czekają na te zadania, które nauczyciel przyśle za pomocą maila. No i kłopot jest z maluchami, no bo przecież klasy 1-3 też niby mają zdalne nauczanie. I też w rozmowie z panią dyrektor, o której już wspomniałam, mówi, że ma dwie pierwsze klasy. Jedna klasa o godzinie 8:30 jest w całości przed laptopem. Zalogowani są, mają powłączane kamerki. Natomiast w innej klasie docierają na lekcję do godziny 10 albo i później. Także to też jest, no to tak wygląda. Jeszcze jest kłopot na przykład z takimi dziećmi, które na przykład logują się, zaczynają pracę na początku lekcji, a potem gdzieś tam się wymykają, na przykład do drugiego laptopa albo na komórkę, grają i nie uczestniczą w tej lekcji. I dopiero pokazują się na koniec czasu, który jest przeznaczony na ten czas danego przedmiotu. No i tutaj pojawia się pytanie, co mogą zrobić nauczyciele i wychowawcy, którzy stracili kontakt ze swoimi uczniami, albo po prostu, kto powinien monitorować i diagnozować takie nieobecności uczniów na tych e-lekcjach? O tym właśnie rozmawialiśmy dzisiaj podczas webinaru, bo tak naprawdę bardzo uważni powinni być nauczyciele. I też została przytoczona taka historia jednego ucznia, którego przytłoczyły wymagania nauczycieli. Nie logował się na lekcje, nie uczestniczył w nich, bo jak otwierał codziennie rano laptop, to było kilkadziesiąt maili od różnych nauczycieli. I po prostu zrezygnował. I tylko czujność wychowawcy, która doprowadziła do tego, że przez telefon z nim otwierała każdego maila i czytała po kolei od nauczycieli i pomagała mu rozwiązywać zadania, doprowadziła do tego, że chłopak wrócił do nauczania zdalnego. Bo po prostu nie dawał sobie rady z ogromem informacji, zadań i poleceń płynących od nauczycieli. Ja rozmawiam ze znajomymi rodzicami i na przykład słyszę o szóstoklasistach, którzy naprawdę uczciwie pracują od 9 rano do 9 wieczorem. No ja bardzo przepraszam, ale to nie jest normalne. No właśnie, myślę, że tak i dorosłym i dzieciom w tych czasach pandemii bardzo zatarł się czas prywatny z tym czasem pracy i nauki. I jakby jesteśmy chyba w takim momencie, że nie potrafimy sobie tego wyukładać. I myślę, że każdy też jakby ma swój sposób radzenia sobie z tym czasem.
Natomiast mnie to bardzo niepokoi, bo ja sama funkcjonuję, jestem teraz w takiej sytuacji, że jakby tracę dzień na różne rzeczy związane tylko i wyłącznie z pracą, a zapominam o sobie. Myślę, że dzieci i rodzice dzieci mają dokładnie to samo. To jest czas na to, żeby właśnie się przyzwyczaić, żeby sobie ten dzień trochę inaczej poukładać. Musimy więcej czasu przeznaczyć na to, żeby otworzyć zadania, żeby je przeanalizować. Dobrze wiemy, że nie każde dziecko radzi sobie z każdego przedmiotu super i nie każde dziecko jest piątkowe, potrzebuje wsparcia ze strony rodziców. Nie wszyscy rodzice potrafią pomóc w tych zadaniach. Wiem od nauczycieli, że nieraz jest godzina 23 i dostają maila bądź SMS-a, bądź informacje na Messengerze, że proszę mi pomóc, bo ja tego zadania nie potrafię odrobić. Uważam, że nauczyciele w tych czasach pandemii są po prostu bohaterami, bo oni też są non-stop w pracy. Bo jeżeli nawet kończą te lekcje o 14, to muszą przygotować lekcje zdalne na następny dzień, a jeszcze odbierają komunikaty od uczniów, że potrzebują pomocy. No i tutaj, gdy wybiegniemy myślami w przód, to no ja prawdę mówiąc dostaję gęsiej skórki. Jak to ogarnąć teraz do końca roku szkolnego, a potem od września, października mamy same znaki zapytania. Tak naprawdę nie wiemy, czy dzieci wrócą do szkół, wrócą do ławek i do klas, czy wrócą na chwilę, czy znów te zajęcia nie zostaną zawieszone. Pojawią się, obawiam się mimo wszystko, potworne zaległości i nie będzie można ruszyć z materiałem dalej, bo dzieci po prostu będą miały braki. Będzie bardzo, bardzo ciężki czas dla wszystkich, i dla uczniów, i dla nauczycieli, i dla rodziców. Ma pani redaktor rację. Teraz jest ciężko i myślę, że we wrześniu nie będzie łatwiej. Podziwiam dyrektorów, którzy organizują w tej chwili w ogóle szkołę do egzaminu, do zdalnego nauczania, bo to jest tak dynamiczny proces, że tak naprawdę co tydzień dzieje się coś, bo z ministerstwa płyną rozporządzenie za rozporządzeniem i dyrektorzy muszą je realizować. Natomiast ja obserwowałam też taki proces, że jak był koniec marca i szkoły przeszły na zdalne nauczanie, to był taki transfer z tego świata realnego do świata cyfrowego. Teraz funkcjonujemy w tym świecie cyfrowym. I tam się dzieje bardzo dużo, to jest dynamiczne. No, na przykład to, co się nie dzieje na pewno, to dzieci nie realizują swoich potrzeb rozwojowych, prawda? No bo tylko siedzą przy tym laptopie i odrabiają zadania. Nie bawią się, nie rozmawiają, nie spotykają się na podwórku. Gdzieś tam zanikają te relacje takie, które były w tym świecie realnym. Owszem, te relacje są, ale one są inne. Może nie tyle cyfrowe, bo byłabym daleka od tego, że one zanikają i stają się wirtualne i cyfrowe. One są po prostu inne. Natomiast we wrześniu, jak wrócą dzieciaki i nauczyciele do szkoły, to znowu trzeba będzie się przetransportować do nowego świata. I teraz tak, stanie nauczyciel twarzą twarz naprzeciwko swojej klasy, ale to już nie będzie ta sama klasa i to już nie będzie ten sam nauczyciel. To dużo zależy właśnie od nas dorosłych, w jaki sposób prowadzimy to zdalne nauczanie, w jaki sposób się kontaktujemy ze swoimi uczniami, z nauczycielami, żeby właśnie nie zatracić tej więzi, tej relacji, którą nawiązaliśmy wcześniej z dziećmi. Na przykład też dyrektorzy boją się o klasy pierwsze, które przyjdą we wrześniu, no bo one tak naprawdę no, nie znają tego świata środowiska szkolnego, a będą musiały na przykład trafić do nauczania zdalnego i podjąć się tego nauczania zdalnego. To będą maluchy. My się zastanawiamy, mówimy bardzo dużo ostatnio o gospodarce, o recesji, o tym, że będzie problem, ale tak naprawdę ja się obawiam, że najbardziej w tej sytuacji ucierpi po prostu człowiek. Jest takie stwierdzenie, że nastąpi taka dehumanizacja naszego świata. Nie wiem, czy w to wierzyć, czy w to nie wierzyć, bo też mam takie doświadczenie z tego czasu, teraz tej pracy takiej domowej, innej zupełnie, że te relacje stały się być może trochę głębsze. Nie wiem, czy pani redaktor ma takie doświadczenie i słuchacze. Kiedyś jak przychodziliśmy do pracy, to było tak, że przygotowywaliśmy różne rzeczy, organizowaliśmy, nie mieliśmy czasu na rozmowy prywatne, co u ciebie, co słychać i tak dalej. Natomiast teraz, jak zaczynamy rozmawiać ze swoją kolegą czy koleżanką,
to oprócz tej pracy zawodowej pojawiają się takie pytania, jak się czujesz, co u ciebie i jak funkcjonujesz w tym nowym świecie. Czyli po prostu tęsknimy za sobą. Tęsknimy za sobą. Ja też jeszcze chciałabym przywołać coś takiego, co przywołuje mój kolega Tomek Wojtasik. Takie stwierdzenie, że pandemia będzie jakby takim serum prawdy. Czyli odkryje to, czego nigdy nie dostrzegaliśmy. Na przykład o ludziach, o sobie, o środowisku, o tym, co ważne, o tym, co mniej ważne. Po prostu ta prawda jakby odkryje się dla nas na nowo. Czy to dobrze, czy źle? Ja tego nie wiem. I myślę, że nikt tego nie wie. Natomiast no jakby ten czas pokaże, jacy jesteśmy. I to jest to serum prawdy. Ja się tego trochę obawiam. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Być może to będzie pomysł na rozmowę z Tomkiem Wojtasikiem w przyszłym tygodniu, w przyszły czwartek. O tym serum prawdy sobie spróbujemy rzeczywiście porozmawiać, bo to niezwykle ważne i bardzo, bardzo ciekawe, jak to nasze życie, jak my będziemy wyglądali po pandemii, kiedykolwiek to będzie. No wszyscy sobie zadajemy takie pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Trzymamy oczywiście bardzo mocno kciuki za wszystkich uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców, za wszystkich tych, którzy z tym e-nauczaniem, z tą zdalną edukacją muszą sobie radzić. Oby to wszystko potrwało jak najkrócej, a potem obyśmy wszyscy mogli wrócić do normalności, jakoś zakopać te edukacyjne dziury, które powstały. Naszym gościem wieczornego programu Radia Katowice była dzisiaj Magdalena Wieczorek, nauczyciel-konsultant z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach. Bardzo dziękuję i życzę spokojnego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie.